kochani, chciałbym tak króciutko podzielić się swoim świadectwem, jak spotkałem Boga, dlaczego tutaj przychodzimy, dlaczego mówimy o Jezusie Chrystusie, o Zbawicielu, o tym, że On jest dobrym pasterzem. Posłuchajcie, był taki moment w moim życiu, kiedy przestałem przejmować się Panem Bogiem. Zawsze w Boga wierzyłem, nigdy Bogu nie ubliżałem i tak dalej. Wielki szacunek do Pana Boga, ale pomyślałem sobie, Bóg jest w niebie, ja na ziemi, trzeba jakoś sobie radzić, trzeba sobie jakoś sobie żyć, nikt nie będzie się wtrącał do mojego życia. I zaczęło się głębokie imprezowanie, wyjechałem z Polski, to była emigracja, zaczęło się imprezki, alkohol, dziewczyny i tak mijał rok za rokiem i zauważyłem coś niepokojącego, zauważyłem, że coraz więcej się pije i coraz głupiej się żyje, coraz głupsze rzeczy się robi i w jakiś taki, mówię, wpadłem w wir, jakby trąba mnie porwała i nie byłem w stanie żyć na trzeźwo, nie byłem w stanie funkcjonować na trzeźwo i zaczęło być mi źle. I w pewnym momencie zobaczyłem, że żyję tak jak mój tata, który był alkoholikiem, a nigdy nie chciałem tak żyć. I przypomniałem sobie między innymi taki epizod w życiu, że byłem na takiej ewangelizacji, na takim spotkaniu jak tutaj i młodzi ludzie mówili, a szczególnie człowiek, który 17 lat był uzależniony od heroiny, mówił o mocy żywego Boga, o mocy Jezusa Chrystusa, który wszedł do jego życia i zmienił to życie. I ja byłem wtedy, miałem może 18, może 17 lat, gdy pierwszy raz słyszałem taką ewangelizację, Ewangelię głoszoną w mocy, że Bóg może wejść do życia człowieka i je zmienić. Może sprawić, wnieść pokój, radość, wolność od grzechu i wtedy mi to nie było potrzebne. Spojrzałem na faceta, fajnie mówi, bardzo ciekawie, ale powiem wam, po 30, gdy życie mi dokuczyło, gdy grzech mi dokuczył, przypomniałem sobie, że byli ludzie, którzy szczerze wołali do Boga i Bóg wyciągnął ich z grzechu i Bóg wyciągnął ich z nałogów i dał im nowe życie. I tam w Hiszpanii zacząłem wołać do Boga. Mieszkałem w Hiszpanii i zacząłem wołać do Boga. Zacząłem prosić Boga, żeby mi dał trzeźwe życie, trzeźwe serce, inny umysł, inny rodzaj życia, inny styl życia chcę prowadzić, ale nie mogę o własnych siłach. I zacząłem wołać do Boga o Jego miłosierdzie. Mówiłem, Boże, jest przypowieść w Piśmie Świętym, jest przypowieść o synu marnotrawnym, to jest moje życie. Odeszłem od Ciebie, zapomniałem o Ciebie, o Tobie, o Twoich przykazaniach i tak naprawdę jest mi źle. Nauk mnie zżera, niemoralność mnie zżera i tak naprawdę przyszły myśli samobójcze, przyszła deprecha i wszystkiego miałem dosyć. I wołałem do Boga, jak małe dziecko i powiem Wam, że od 9 lat mam nowe życie, mam Jego pokój, Jego radość, jestem trzeźwym człowiekiem, nie potrzebuję upijania się, nie potrzebuję alkoholu do tego, by mieć fajny nastrój, fajny humor, mam fajny dom, fajną rodzinę, Bóg poskładał moje rozbite życie i chciałbym wam powiedzieć na tym miejscu, może wierzysz w Pana Boga, ja wierzę, że każdy z nas wierzy w Pana Boga, ja wierzę, że trudno teraz znaleźć w Polsce człowieka, który nie wierzy w Boga, są tacy, ale trudno takiego znaleźć, ale coś ci powiem, musi się wydarzyć coś takiego w twoim życiu, że padniesz na swoje kolana, zaprosisz Jezusa do swojego serca, poprosisz, żeby prowadził ciebie przez życie, żeby wszedł do twojego serca, pokierował twoim życiem, bo jeśli to się nie wydarzy, sama wiara nic nie kosztuje i nic nie wnosi do naszego życia. Ale jeśli przyjdziesz do Boga i zechcesz, żeby On prowadził Ciebie przez życie, żeby On pokierował Twoim życiem, to On wejdzie, On zacznie uświęcać Twoje życie, zmieniać Twoje życie, da Ci pokój do serca, uwolni Cię od grzechu, będziesz żył świętym, czystym życiem. Będziesz miał, nie będziesz bał się śmierci, będziesz wiedział, że jesteś w Jego ręku. I nawet gdy kiedyś zamkniesz oczy, nie będziesz się bał tego momentu, bo wiesz, że jest dla Ciebie miejsce w niebie. I to jest taka zachęta dla każdego, który tutaj słucha, byś przyszedł do Jezusa Chrystusa, byś potraktował Boga na serio. Kochani, coś wam jeszcze powiem. Można dzisiaj Pana Boga nie traktować na serio. Możesz dzisiaj żyć tak, jak sobie średni, przeciętny Kowalski w Polsce żyje i nie przejmować się zbytnio tym, co Bóg mówi do nas, tym, czego Bóg od nas wymaga. Ale coś wam powiem. Przyjdzie dzień, kiedy umrzemy. Przyjdzie dzień, kiedy staniemy przed Bogiem. Przyjdzie dzień, kiedy znajdziemy się na Bożym Sądzie. I Boże Słowo mówi, że jest albo niebo, albo piekło. Ludzie sobie jeszcze tam różne historyjki powymyślali. Wymyślili sobie czyściec, wymyślili reinkarnację, wędrówkę duszy i tak bardzo dużo rzeczy sobie jeszcze nawymyślali, ale ja wam powiem, Boże Słowo mówi, że przyjdzie dzień, kiedy staniemy przed Bogiem, albo swoją wieczność spędzisz w niebie, albo swoją wieczność spędzisz w piekle. Co ci powiem? Bóg przygotował zbawienie dla mnie i dla ciebie. Po to był krzyż, po to Jezus umierał, po to przelała się tam Jego święta krew. I Piotr, apostoł, mówi, że nie rzeczami znikomymi jesteśmy wykupieni, ale drogą krwią Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego, Syna Bożego, który umarł za grzechy, za nasze
nasze grzechy, za wszystkie nasze brudy. Był moment, kiedy Jezus zawołał na krzyżu: Boże mój, czemuś mnie opuścił? To właśnie w tym momencie wszystkie grzechy, cały brud człowieka spoczął na Jezusie Chrystusie. I On poniósł karę za twoje i za moje grzechy. Ale to zbawienie może ciebie ominąć, jeśli miniesz to miejsce, jeśli miniesz w tym życiu Pana Boga i postanowisz się zbytnio Bogiem nie przejmować. Jeśli On nie zajmie pierwszego miejsca w twoim życiu, to pomimo tego, że na krzyżu, na Golgocie dokonało się zbawienie, to zbawienie nie będzie twoim udziałem. To zbawienie ominie ciebie. A ja zachęcam ciebie, przyjdź do Jezusa Chrystusa. Nie godź się na to, by wieczność spędzać w piekle. Nie godź się na to, by życie przeżyć bez Boga w centrum. Bez Boga w centrum, bez Jezusa Chrystusa. Bo ja miałem takie życie i ja wiem, do czego takie życie prowadzi. Jest grzech, wobec którego jesteśmy bezsilni. Ale jeśli Bóg zamieszka w naszym sercu, jeśli Jezus Chrystus zajmie pierwsze miejsce w naszym życiu, to Boże Słowo mówi, że On obdarzy nasze życie mocą, że będziemy mogli pokonać grzech. Będzie świętość i czystość. Będzie więcej radości, pokoju, miłości, zgody w naszych domach, w naszych rodzinach. Będzie trzeźwość, będzie mniej grzechu, a więcej świętości. Jeśli rozpoczniesz swoją przygodę z Jezusem Chrystusem, to ci powiem, że grzech będzie topnieć, a świętość będzie wzrastała. I zachęcam ciebie do tego, by z tego miejsca wziął Jezusa Chrystusa do swojego serca, zaniósł go do swojego domu, spotykał się z nim w modlitwie, odkurzył swoją Biblię, każdego dnia ją czytał, a to zacznie budować twoją wiarę i przeżyjesz wspaniałą przygodę z Bogiem i przeżyjesz wspaniałą przygodę, która zaprowadzi ciebie do nieba. Niech Bóg was błogosławi. Amen.